Przyjaciele, czy boicie się śmierci? Wiele z was, wiele osób, jedni dzielą się na tych, którzy spychają tą sprawę. Uważają, że oni są tak potężni, że śmierć ich nie dotyczy. Że tak w sumie nie interesuje ich ten temat. Jedni z was z kolei uważają, boją się, ale boją się też przyznać do tego. Ja dziś, kochani, mogę wam powiedzieć, że nie boję się śmierci. A dlaczego? Bo spotkałam żywego Boga. Spotkałam Jezusa. Uwierzyłam w pusty grób i w pusty krzyż. Jezus zmartwychwstał. Wykonało się. A więc ja idę do nieba, bo żyje we mnie Duch Jezusa. Ja i Jezus jedno jesteśmy. A ty, przyjacielu, dokąd idziesz? Dokąd idziesz? Zastanów się w tej gonitwie myśli, dokąd idziesz. Ja byłam w starym życiu bardzo religijną osobą, która nosiła talizmany, czyli medaliki. Modliłam się. Większość modlitw znałam na pamięć. Chodziłam na pielgrzymki, jak to tradycyjnie w tym kraju jest popularne. Ale w moim życiu nie było życia. Była pustka. I w większości w sercach waszych jest tak samo. Dorastacie w religii, która panuje w tym kraju. I macie puste życie. Mimo że wielu z was posiada wiele rzeczy materialnych. Ale mimo to jesteście puści. Jesteście martwi. Ja byłam też przekonana, że zasłużę sobie na niebo. Że będę spełniać dobre uczynki. Zatem na pewno pójdę do nieba. Niestety, to perfidne kłamstwo. Ja też uważałam, że jestem godna, by być blisko Boga. Nawet w stanie łaski uświęcającej. Nie miałam tej pewności. Ale kiedy usłyszałam Ewangelię życia, Ewangelię sukcesu, rok temu, ja narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Ja spotkałam żywą osobę, Jezusa. On rozkomplikował moje życie. Nie boję się śmierci. Nie muszę się umartwiać. Tak jak kiedyś. Nie muszę pościć w Wielkim Poście czy Adwencie. Bo Jezus wszystko już dokonał. I ty, drogi przyjacielu, możesz też żyć naprawdę, żyć nowym życiem i mieć pewność zbawienia i mieć pewność nieba. Nie bać się śmierci. Jezus może wrócić jeszcze dzisiaj, więc poważnie podejść do tego tematu. Nowe Narodzenie to najważniejszy moment w waszym życiu, będzie w waszym życiu, bo wtedy będziesz królował z Bogiem na tronie. Jeżeli jesteś zniewolony, bądź ktoś powiedział ci, że chorujesz na nieuleczalną chorobę, to przyjdź do nas, pomodlimy się o ciebie. Jezus jest rozwiązaniem. W imieniu Jezus jest moc, jest życie, jest siła, jest realna siła, której ja i moi przyjaciele doświadczamy każdego dnia. Nie wszystko stracone, przyjacielu. Możesz żyć wiecznie. To proste. Ewangelia jest prosta. prosty akt decyzji. Jak mówi Słowo Boże, musisz uwierzyć i ustami wyznać, że Jezus jest Panem, że Bóg wskrzesił Go z martwych, a będziesz zbawiony. Amen.